zabrakło. Także proszę Państwa, w swoim wystąpieniu chciałbym powiedzieć na temat może niewiele znacząc, niewiele mówiącego określenia, prawda, digital storytelling. Jest to termin, który pojawił się wraz z cyfrową humanistyką i chciałbym go przybliżyć i pokazać na szerszym tle właśnie tego zwrotu cyfrowego. Moje wystąpienie będzie się składać z takich dwóch zasadniczych części. Mianowicie w pierwszej części zaprezentuję Państwu krótki film pokazujący samą ideę digital storytelling, omawiający krótko podstawowe narzędzia związane z tworzeniem digital storytelling oraz możliwości ich zastosowania. W drugiej części chciałbym usytuować te nowe narzędzia na szerszym tle właśnie cyfrowo uprawianych badań, pokazać ich użyteczność i różne możliwości zastosowania, które już się zrodziły i które mogą zrodzić się na przyszłość. Tak więc teraz zapraszam do obejrzenia 8-minutowego filmu. Od kilkudziesięciu lat jesteśmy świadkami tworzenia się nowej cywilizacji, której rozwój kreują różnego typu technologie elektroniczne, cybernetyczne, telekomunikacyjne i przede wszystkim informatyczne. Doprowadziły one do ogromnych zmian w praktycznie wszystkich sferach ludzkiej działalności. Zrewolucjonizowały one także praktykę naukową. Powstały nowe jej modele, nowe formy pracy, komunikacji i nowe narzędzia badawcze. Obecnie wiedzę tworzą miliony osób. Jest ona coraz częściej uprawiana w sieci. Tę nową naukę określa się nauką cyfrową, nauką sieciową, albo jeszcze inaczej, czyli nauką 2.0. Nowoczesne technologie zmuszają także do zrewidowania wszystkich podstawowych poglądów na temat, czym jest nauka, kto, gdzie i kiedy może ją uprawiać oraz jaką rolę powinna pełnić w społeczeństwie. Cyfrowa i sieciowa nauka to coś więcej niż zamiana jednego paradygmatu na drugi. To zupełnie nowy rodzaj ludzkiej działalności. To zupełnie nowa praktyka. Żyjemy w świecie informacjonalizmu. Społeczeństwo informacyjne tworzy każdego dnia miliony nowych danych. Są to cyfrowe dane i występują one w postaci e-tekstów, cyfrowych zdjęć, filmów i grafiki. Papierowe książki i artykuły są wypierane przez e-booki i teksty elektroniczne. Coraz trudniej jest za pomocą pisma oddać bogactwo, złożoność i doświadczanie świata współczesnego człowieka, w którym dominującą rolę zaczynają odgrywać obrazy, dźwięki i dotyk. Narasta potrzeba wizualizacji wiedzy. Dlatego coraz częściej, badając współczesną rzeczywistość, komunikując wyniki badań i edukując młode pokolenie, wykorzystujemy edytory multimedialne. Za ich pomocą tworzymy digital storytelling. Digital storytelling to cyfrowe opowieści tworzone za pomocą nowych mediów i nowych technologii informatycznych. W świecie informacjonalizmu mamy bowiem do czynienia z osłabieniem roli pisma. Coraz częściej pokazujemy świat za pomocą mediów. Myślimy i komunikujemy się za pomocą obrazów, grafiki bądź dźwięków. Tworzymy nowe cyfrowe dane.
Istnieje więc potrzeba wykroczenia poza tradycyjne narracje pisane w prezentowaniu świata, zarówno tego współczesnego, jak i historycznego. Jednym z nowych narzędzi stworzonych z myślą owego zobrazowania i jednocześnie zwizualizowania świata są digital storytelling. Łączą one w sobie różne media i tradycyjne narracje. Pismo jest tu tylko jednym z elementów prezentacji i komunikacji określonych zagadnień i problemów. Storify helps you tell stories with social media. Storify to serwis pozwalający szybko i sprawnie znaleźć w internecie potrzebne nam informacje i błyskawicznie skomponować z tych danych rodzaj bloga, prezentacji czy po prostu cyfrową opowieść. Wielką zaletą tej aplikacji jest jej łatwy, przejrzysty, wręcz intuicyjny interfejs. Po prawej stronie znajdują się ikony Twittera, Facebooka, Flickera, YouTube'a, Google'a i kanały RSS, w których to możemy szukać potrzebnych nam elementów. Jeśli znamy jakiś ciekawy link, to go po prostu wklejamy. Lewa część to nasz stół montażowy. Dowolną treść, którą znaleźliśmy w sieci, po prostu przeciągamy ze strony prawej ku lewej i w ten sposób tworzymy naszą cyfrową opowieść. Introduction and text. You can always add more to your story or move the elements around just with a drag and drop. Kolejnym z takich nowych narzędzi do tworzenia cyfrowych opowieści jest WUVAX. Występuje on na razie w wersji beta. Za pomocą WUVAX-a tworzymy prezentacji w postaci panoramicznego kolażu metodą przeciągnij i upuść. Serwis jest bezpłatny. Uczestnicy mają do dyspozycji trzy sposoby tworzenia opowieści. Ekspres, kolaż i studio. Największe możliwości daje program Studio. Umożliwia on gromadzenie w jednym miejscu różnych dokumentów graficznych, dźwiękowych i multimedialnych, przechowywanych na dyskach oraz ściągniętych z sieci. Oferuje on różne style prezentacji z możliwością dodawania dźwięku. Publikacje można zamieszczać w sieci i osadzać na stronach www, blogach oraz udostępniać swoim znajomym. So what is a VoiceThread? Well, it's a tool for having conversations around media. Największe możliwości edukacyjne stwarza VoiceThread. To rozbudowane narzędzie oferuje nie tylko tworzenie cyfrowych opowieści, lecz również możliwość komentowania ich oraz uzupełniania przez samych internautów. Aplikacja ta dostępna jest również w chmurze, podobnie jak i podobne tego typu edytory typu Storify czy WUVAX. Materiały tekstowe, dźwiękowe i filmowe można pobierać zarówno z dysku własnego komputera, jak i z różnych witryn internetowych. Ponadto VoiceThread umożliwia dostęp do zdigitalizowanych zasobów różnych cyfrowych archiwów. Na VoiceThreadzie można nagrywać własne komentarze, audio oraz wideo, a także udostępniać taką możliwość innym osobom, czyli na przykład internautom. Edytory do tworzenia digital storytelling są z założenia osadzone w chmurze. Są multimedialne, interaktywne, umożliwiają edycję nielinearną i pozwalają na pracę w grupie. Edytory do tworzenia digital storytelling są odpowiedzią na rewolucję informatyczną, która gruntownie przeobraziła dzisiejszy świat. Umiejętność posługiwania się nimi oraz tworzenia wizualizacji wiedzy z ich pomocą staje się jedną z najważniejszych kompetencji współczesnego człowieka, począwszy od uczniów, a skończywszy na naukowcach. A więc digital storytelling to można tak z Polska powiedzieć, że są to cyfrowe opowieści. I jest to, jak już powiedziałem, zupełnie nowe zjawisko. Na przykład przygotowując to swoje wystąpienie,
Rozpocząłem od zajrzenia do polskiej edycji Wikipedii. Okazuje się, że tam nie ma takowego hasła, prawda? Czyli ani cyfrowa opowieść, ani coś zbliżonego znaczeniowo. W angielskiej Wikipedii takowe hasło znalazłem. Teraz czym są cyfrowe opowieści? Otóż, proszę Państwa, do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że wszelkie nasze opisy świata, wszelkie publikacje danych badawczych, czy też zupełnie innych danych, były prezentowane po prostu na piśmie, prawda? W postaci jakiegoś tekstu typu recenzja, artykuł, książka, esej itd., itd. Można powiedzieć, że no, cała nauka była zogniskowana wokół pisma. Za pomocą pisma staraliśmy się oddać no, całą złożoną, prawda, rzeczywistość, poszczególne dyscypliny, nie tylko humanistyczne, starały się przedstawić świat za pomocą pisma. I tak było co najmniej od czasów Gutenberga, kiedy wynaleziono druki i stał się on podstawowym środkiem, czy książki drukowane stały się podstawowym środkiem komunikacji, również komunikacji naukowej. I proszę Państwa, humanistyka cyfrowa, nowe technologie wywróciły to wszystko do góry nogami. Chciałbym, żeby wszyscy mieli świadomość tego stanu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy tego typu narzędzia, to one umożliwiają pokazanie, spenetrowanie tego, co dotychczas było w ogóle niemożliwe. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w XIX wieku narodziła się fotografia, że w XX wieku mamy pojawienie się obrazów filmowych, jednakże te wszystkie media, że tak powiem, funkcjonowały sobie oddzielnie. No, czyli robiono zdjęcia, filmowano świat, pisano o nim, natomiast kiedy doszło do czegoś, co się nazywa konwergencją mediów, a kiedy powstały nowe edytory, to mogliśmy, czy możemy zacząć tworzyć opowieści bądź przedstawienia multimedialne, a więc takie, które umożliwiają, że tak powiem, w jednym medium przedstawienie świata za pomocą właśnie obrazu, fotografii, grafiki, dźwięku, oczywiście pisma, ale jest to już tutaj rzecz jasna pismo elektroniczne. I dlatego też nieprzypadkowo ja twierdzę, że te nowe edytory i nowe narzędzia badawcze no, stanowią taką istotną zmianę. Co więcej, to nie jest tylko zmiana no, paradygmatyczna, czyli że oto pojawia się w miejsce starego paradygmatu, prawda, pojawia się nowy paradygmat. Dlatego, że te narzędzia, o których tutaj Państwu w tej chwili mówię i które mam nadzieję uda mi się skutecznie zaprezentować, dobrze, to już mam potwierdzenie, że już jest wszystko w porządku, umożliwiają pojawienie się zupełnie nowych praktyk. Umożliwiają włączenie się do poznawania rzeczywistości, do jej opisywania szerszego grona, czy szerokiego grona osób zainteresowanych na przykład problemami humanistycznymi. Do tej pory monopol na tworzenie wiedzy naukowej, w tym humanistycznej, mieli po prostu badacze, którzy pracowali na uniwersytetach bądź innych instytucjach badawczych. Teraz dzięki nowym mediom, nowym edytorom jest możliwe uspołecznienie badań. Prawda? Pojawia się nowe zjawisko, które nazywa się nauką obywatelską, prawda? Citizen scientist. Tutaj to określenie też często występuje nawet w polskiej literaturze, że osoby, które na co dzień nie pracują na uczelniach bądź w instytutach badawczych, mogą efektywnie włączać się w proces uprawiania badań, w proces komentowania tych badań i to przynosi naprawdę świetne wyniki. Z tego też względu właśnie uważam, że tutaj mamy do czynienia z nową praktyką, z nową formułą prowadzenia działalności już nie naukowej, ale wiedzotwórczej. I co więcej, te edytory, które tutaj Państwu zaraz zaprezentuję, są tylko częścią
owego zwrotu, możemy je tak określić, wizualizacyjnego, ponieważ obok tych edytorów możemy świat przedstawiać, badać i również edukować do tego świata za pomocą filmu cyfrowego, za pomocą animacji komputerowych, za pomocą infografik i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jesteśmy świadkami całościowej, kompleksowej zmiany w sposobie przedstawiania świata, w sposobie przedstawiania rzeczywistości. Co więcej, tutaj chciałbym też zwrócić uwagę na aspekt również edukacyjny. Otóż pojawienie się nowych narzędzi badawczych, poznawczych, społecznościowych również stawia ogromne wyzwanie przed dydaktyką. Począwszy od tej dydaktyki szkolnej, a skończywszy na dydaktyce uniwersyteckiej. Dlatego, że we współczesnym świecie niezwykle ważna jest właśnie umiejętność posługiwania się tymi nowymi narzędziami. Tutaj dwa lata temu zaprosiliśmy pana Zbigniewa Rybczyńskiego, guru w świecie filmowym, zdobywcy Oscara z 1982 roku za film metrażowy Tango, który na zakończenie swojego wystąpienia wprost powiedział do zgromadzonych studentów kierunków humanistycznych, że człowiek we współczesnym świecie, który nie potrafi posługiwać się nowymi narzędziami, nowymi mediami, jest po prostu analfabetą. I że uczenie kompetencji, tak nazwijmy, określmy je, nie wiem, tutaj można podać parę różnych zwrotów, kompetencje informatyczne, multimedialne, medialne i tak dalej, powinna mieć taką samą rangę, na przykład jak nauka języków obcych albo matematyki. Prawda? I ten proces powinien już się zaczynać na etapie szkoły podstawowej, może nie od razu od pierwszych klas, ale gdzieś już tam, nie wiem, piąta, szósta klasa podstawówki. Ja już tutaj nie chcę rozwijać tematu umiejętności programistycznych, bo to już jest na oddzielną dyskusję, ale pan Rybczyński tutaj twierdził, że to jest też, te umiejętności też powinny znaleźć się w zestawie współczesnego człowieka, nie tylko badacza, humanisty, ale po prostu człowieka, gdyż wydaje się to być niezbędne, czy na pewno będzie niezbędne w tym rodzącym się świecie informacjonalizmu. Po prostu postaram się Państwu tutaj zaprezentować te właśnie nowe narzędzia, czy ich przykłady, ich jest więcej. Ja tutaj sobie wybrałem takie trzy, na którym po prostu ja pracuję i proponuję też na prowadzonych przez siebie zajęcia studentom, aby ich używali. I są to takie edytory jak Storyfy, jak VoiceThread, jak WUVAX. Jeszcze raz może powtórzę: Storyfy, VoiceThread i WUVAX. One się, mimo pewnych cech wspólnych, one się między sobą różnią. Teraz jakie to są cechy wspólne? Przede wszystkim, pierwsza rzecz, one są wszystkie dostępne w chmurze. Druga rzecz, oczywiście mają charakter multimedialny. Trzecia rzecz, umożliwiają pracę grupową, czyli tutaj to trochę działa tak jak na zasadzie współdzielonego dokumentu, na przykład, nie wiem, Google'owskiego, czyli jednym słowem umożliwiają właśnie tą pracę grupową, zespołową, na temat, o której tak się ostatnio mówi, że jest to bardzo ważny element kompetencji czy wykształcenia współczesnego człowieka, który jest niezbędny, zwłaszcza w zespołach interdyscyplinarnych, pracujących nad wielkimi projektami, że tutaj jest, bez kooperacji grupowej się nie obejdzie.